rzeczy. To już nie jest to samo, co 10-15 lat temu, bo kiedy oni jeszcze żyli, i też oczywiście mówię o przedmieściach, gdzie są też inne domy i tak dalej, bo Tokio to jest kompletna hybryda, to ludzie jeszcze przy ziemi nisko żyją, no ale na przykład do drugiego pokoju idziemy i panowie palą papierochy i siedzą normalnie przy stole, noga na nogę, więc jakby średnia wzrostu Japończyków była tak około 10 cm niższa ileś tam lat temu ze względu na to, że oni po prostu częściej siadali z podkulonymi nogami, te stawy po prostu były bardziej ściśnięte. Dzisiaj się mówi właśnie o tym, że oni wyskoczyli ku górze, że jakby przestają wieść taki tryb życia. Atowanie na co dzień w rzeczywistości naszych zmysłów zewsząd. Dlatego ta muzyka jest zbyt głośno i te dźwięki, światło, to wszystko jest ekstremalne. Gdzieś tam wydaje mi się dla naszych zmysłów z premedytacją.